Witamy serdecznie wszystkich braci, wszystkich naszych widzów na drogaodważnych.pl. My jesteśmy w centrum Warszawy, w kawiarni i w tej właśnie kawiarni spotykamy naszego gościa, Łukasza Wilczyńskiego z organizacji Open Doors. Witamy Cię serdecznie. Cześć, witajcie wszyscy. Cieszę się, że z Wami jestem. Mam nadzieję, że to będzie ciekawa rozmowa, inspirująca dla Was też. Będzie to pewna seria filmów, która będzie tematycznie mówiła o prześladowaniu chrześcijan. Na tej zasadzie też i na tej bazie będziemy starali się pokazać też role męskie w tym zjawisku i w jaki sposób to też odnosi się do naszego życia tu i teraz w Polsce, bo jednak prześladowanie chrześcijan to głównie są kraje, które kojarzymy najczęściej z mediów, Syria, Irak. To, od czego chcielibyśmy zacząć, to pewne skonfundowanie, które mogą czuć niektórzy bracia nasi z Drogi Odważnych, którzy Łukasza znają i znają go pod innym imieniem. Więc wyjaśnijmy skąd właśnie tutaj ta taka konfuzja, którą mogą czuć. Tak, od razu pozdrawiam wszystkie osoby, które mnie znają i żeby nie posypały się komentarze, zaraz, jaki Łukasz, tak? To jest moje imię służbowe, to jest moje imię z bierzmowania. Natomiast ze względu na charakter mojej pracy, ze względu na to, że raz w roku wyjeżdżam do państw, gdzie są prześladowania, gdzie nasza organizacja jest na czarnej liście, z tego powodu w mediach muszę pojawić się pod zmienionym imieniem. Myślę, że w końcu ten mój święty patron może trochę bardziej wyjść naprzód, tak, zadziałać. Powiedzmy o właśnie Open Doors jako organizacji, czym ona się zajmuje, skąd w ogóle się wzięła. Open Doors to organizacja, która pomaga prześladowanym chrześcijanom. Została założona w latach 50. Natomiast wszystko się zaczęło w roku 55 w Polsce. Wtedy to młody Holender o bardzo skomplikowanym nazwisku, którego obecnie wszyscy znają jako brat Andrew, przyjechał do Polski i pod wpływem obserwacji, doświadczeń, jakie tutaj zastał, zaczął pomagać prześladowanym chrześcijanom właśnie wtedy tutaj w Polsce. Później organizacja się rozrosła. Obecnie jesteśmy w ponad 60 państwach na całym świecie. Jesteśmy obecni w państwach, gdzie są prześladowania i w tych państwach tak zwanych wolnych. Co roku publikujemy indeks prześladowań, na którym jest 50 państw, gdzie te prześladowania są największe. Natomiast obserwujemy jeszcze kolejne kilkadziesiąt państw. Mówimy o prześladowaniach nie tylko katolików. Myślę, że często możemy tak kojarzyć, że to głównie katolicy są prześladowani. Twoje doświadczenie jest zupełnie inne, tak? Wiesz co, Open Doors to jest organizacja międzywyznaniowa, która pomaga wszystkim chrześcijanom. Zawsze pomagamy na miejscu i w kontakcie z lokalnym kościołem. Nieważne jakiego jest wyznania, dlatego czasami są państwa, gdzie pomagamy głównie katolikom, są państwa, w których pomagamy kościołom zielonoświątkowym albo protestanckim. Kościół katolicki czasami się wydaje, że rzeczywiście jest bardzo prześladowany i w pewnych miejscach jest. W innych miejscach to wygląda trochę inaczej. Przede wszystkim dlatego, że Kościół katolicki jednak jest dużą instytucją, za którą stoi papież, opinia publiczna światowa i z jednej strony to nam pomaga, bo czasami trudniej jest zaatakować taki kościół, atak wtedy jest kierowany do kościołów takich małych, takich mniejszych wspólnot. Z innej strony jesteśmy często na przodzie i zaatakowanie kościoła, na przykład katolickiego, dużego kościoła, jest powodowane tym, że się atakuje wtedy Zachód, tak zwany Zachód, który w niektórych miejscach jest znienawidzony. Mówimy na początku o samym charakterze organizacji, ale główny temat tego pierwszego odcinka to jest przede wszystkim Twoje świadectwo życia jako mąż, jako ojciec, osoba, która pracuje właśnie w takiej organizacji. Powiedz właśnie więcej o tym, jak wygląda Twoja codzienność w Open Doors, bo jesteś mężem, jesteś ojcem, a praca właśnie w takiej organizacji kojarzyć się może właśnie z wyjazdami, z taką działalnością bardziej może wolontaryjną, a więc gdzieś tam daleko w świecie. Tak, ja jestem mężem jednej żony, ojcem trójki dzieci. Chłopcy mają 5,5 roku, 3,5 roku. No jest jeszcze dzieciątko w łonie mamy, które jeszcze nie wiemy, czy to chłopiec, czy dziewczynka. To się dopiero kształtuje. Jako prelegent Open Doors odwiedzam kościoły, parafie, wspólnoty i tym ludziom, którzy chcą słuchać, opowiadam o kościele prześladowanym. Zapraszam ich do modlitwy za ten kościół. Wiąże się to z tym, że w ciągu roku takich spotkań odbywam około 100. Łatwo to sobie przeliczyć, że to jest tak do 10 spotkań miesięcznie, wyjazdów. Więc
automatycznie przekłada się to na życie rodzinne i tutaj musiałem się też razem z moją żoną, z moimi dziećmi dużo nauczyć, nadal się uczę pewnych rzeczy, które w tym pomagają. Co musieliście przełamać jako małżeństwo, żeby jakby taki sposób życia prowadzić, bo wyobrażam sobie, że dla twojej żony też nie jest to proste. Wiesz co, tutaj już na samym początku to było ważne. Już podczas rozmowy takiej powiedzmy rekrutacyjnej z kierownikiem polskiego biura Open Doors bardzo wyraźnie zaznaczył, że swoją decyzję powinienem przedyskutować z własną żoną. Zresztą sam to wiedziałem, sam byłem o tym przekonany. Z jednej strony to była moja praca marzeń, tak? Wiedziałem, że to chcę robić. Ja zawsze chciałem być w centrum kościoła, prowadzić życie rodzinne, ale też powiązane z tą misyjną stroną kościoła i tutaj tak się spełniam. Natomiast ta częstotliwość wyjazdów, podział obowiązków, wsparcie rodziny, to musieliśmy sobie wypracować. W jaki sposób można dołączyć, żeby ta relacja małżeńska była trwała? Bo myślę, że najczęściej jako mężczyźni nie mamy oczywiście takiego doświadczenia, że często nas nie ma w domu, a mimo wszystko nasze relacje małżeńskie cierpią na tym, że na przykład nasz dzień pracy jest dość długi, ale jednak codziennie wieczorem w tym domu jesteśmy. U was to jest trochę inaczej, prawda? Wiesz co, tutaj podstawa moim zdaniem to jest taki wspólny, ja bym to nazwał światopogląd. Nie wyobrażam sobie sytuacji, gdy ja jeżdżę tak często i zapraszam ludzi do modlitwy za prześladowanych, a moja żona tego nie czuje. Bo podejrzewam, że wtedy byłby ten konflikt wynikający z niezrozumienia, prawda? Druga rzecz to porządnie ustawione priorytety, że najpierw jest Pan Bóg, potem jest moja żona, potem są dzieci, a dopiero potem jest moja praca, moja służba, bo tak to też nazywamy. Nie mogę stawiać wyjazdów wyżej niż życie rodzinne, a jednocześnie muszę być świadomy, że na te moje wyjazdy pracuje cała rodzina, bo ja muszę się do nich przygotować, muszę je sobie umówić, muszę przygotować materiały, które ze sobą wożę. I w tym wszystkim pomaga też moja żona, moje dzieci jeszcze nie, ale moi koledzy, którzy mają starsze dzieci, to czasami siadają całą rodziną i przygotowują te materiały wspólnie. Ja tak się śmieję, że przysięgałem swojej żonie, a swojemu pracodawcy nie przysięgałem, tylko podpisałem umowę. Pewnym takim zagrożeniem w naszym myśleniu może być coś takiego, że mimo tego, że z pracodawcą podpisaliśmy tylko umowę, a żonie ślubowaliśmy, to jednak czasowo jesteśmy więcej gdzieś poza domem. Myślę, że łatwo wejść w takie tory myślenia, że ważniejsze jest to, na co poświęcamy więcej czasu. Tak czasowo, gdyby to policzyć, to więcej cię nie ma w domu niż jesteś? Chyba nie. Mhm. Chyba jednak jestem częściej w domu, ale nawet jeśli jestem w domu też muszę wykonać swoją pracę. Więc to jest taka praca z domu, gdzie muszę czasami się zamknąć, wypełnić swoje obowiązki, umówić się na różne spotkania, przygotować pewne materiały, przygotować swoje prezentacje, więc powiedzmy to jest tak 1/3 wyjazdy, 1/3 praca w domu, 1/3 życie rodzinne. I tutaj znowu wracam do tego, że jeśli mam dobrze ustawione priorytety i wiem, że jestem dla rodziny bardziej niż dla pracy, to wtedy umiem znaleźć ten czas dla rodziny. Wtedy, kiedy z nią jestem, staram się być na całość. Wtedy staram się tak efektywnie wykonywać pracę, żeby jak najwięcej mógł być z rodziną, a nie odwrotnie, że unikam rodziny, żeby jak najwięcej jeździć. To tak, właśnie. Niektórzy odpoczywają w pracy od rodziny właśnie. No, nie ukrywam, że czasami jadąc pociągiem mogę się wyspać na przykład, co nie zawsze się zdarza w domu. Natomiast nie mogę robić tak, że uciekam od rodziny w stronę spotkań umawianych w ramach Open Doors. To by była tragedia, więc tutaj muszę pilnować tego, co jest dla mnie ważniejsze. Czyli mówimy tutaj też o takim daniu absolutnie najwyższej jakości w ten czas dla rodziny i w tym sensie żona, dzieci są przed służbą. Dokładnie tak. Kiedy wracam, kiedy mam czas dla rodziny, wtedy staram się i jestem dla rodziny. Kiedy na przykład mam wyjazd w niedzielę do jakiejś parafii, do kościoła, bo też księża często na msze niedzielne zapraszają, wtedy biorę sobie jakiś dzień wolny w tygodniu, kiedy jestem dla rodziny. Z drugiej strony każda praca ma swoje plusy i minusy. W tej pracy mam nienormowany czas na swoje obowiązki, co też daje pewne możliwości. Mogę pójść z dzieckiem do lekarza, mogę coś załatwić na mieście, mogę
popracować na przykład wieczorem, a w ciągu dnia możemy wyjść sobie na wycieczkę wspólnie. To jest trudne, mam wrażenie. Chyba łatwiej funkcjonować, kiedy te godziny ktoś odgórnie nam narzuci. Łatwiej, bo wtedy wszystko jest przewidywalne, wtedy można sobie zaplanować każdy dzień. Tutaj rzeczywiście jest ta trudność, że muszę do wspólnego kalendarza wpisywać, kiedy mam wyjazd, kiedy mam jakąś telekonferencję, tak żeby też żona wiedziała, no bo każdy dzień u nas wygląda inaczej. To nie jest łatwe. To jest praca, która jest absolutnie twoją pasją, w sensie stuprocentowo spełnia twoje jakieś oczekiwania, tak, co do sfery zawodowej, więc wyobrażam sobie, że można na tę przestrzeń rodzinną też łatwo przenosić to myślenie o pracy. A wiesz, nie wiem, czy znasz faceta, który jeśli ma jakąś swoją pasję, a jeszcze jak ona jest związana z tym, co robi, z jego pracą, czy on wyłącza się od myślenia? Podejrzewam, że nie, ja takiego nie znam i też czasami myślę o tym, co przede mną, jakie mam zadanie, natomiast staram się, żeby to nie dominowało. Kiedy przyjeżdżam z prelekcji, oczywiście rozmawiam o tym, co się wydarzyło, żona też jest zaciekawiona tym, ale staram się, żeby to nie była główna myśl u mnie. Natomiast oczywiste jest, że cieszę się tym, co robię i czasami trochę mnie poniesie i wtedy żona musi mnie przywołać do porządku, że dzisiaj jest dzień wolny i jesteśmy razem. Prawda? Tak, i to jest ta trudność dla mnie osobiście, żeby wtedy rzeczywiście dać się tym poprowadzić, w cudzysłowie, to jest takie hasło, które dla nas na drodze odważnych jest takim kluczowym, dać się poprowadzić, ale w tym, że ktoś z zewnątrz mówi ci zejdź na ziemię i jakby przyjmujesz, tak, nie? To może czasami nie być łatwo przyjąć, ale jednak no, musimy znać to rozgraniczenie między... Kolejna rzecz jest taka, że jeśli rzeczywiście mam czas na pracę, to wtedy skupiam się na niej. Chcę jak najlepiej i najwięcej zrobić i wtedy rzeczywiście jestem skupiony na pracy, ale jak to zamykam, staram się, czasami to wychodzi, czasami mniej, ale wtedy prowadzi mnie żona, wie jak to robić, tak? I wtedy odkładam na bok pewne sprawy i jestem dla rodziny. Wiesz co, jest jeszcze jeden aspekt, o którym chciałem powiedzieć, nieoczywisty. My jako przedstawiciele organizacji, która jest międzywyznaniowa, często nam się obrywa. Od jednych, od drugich, od trzecich. Czasami się spotykamy z różnymi sytuacjami, których nie zaplanujemy na prelekcjach, na spotkaniach z ludźmi, bo to jest jednak spotkanie bezpośrednio z ludźmi. I czasami wracamy do domu też z negatywnymi doświadczeniami. I żona jest tą pierwszą osobą, która musi tego wysłuchać. Więc to też jest trudność wspólna, żeby zadbać o to, w jaki sposób komunikuję o tych trudnych sprawach i w jaki sposób też żona może to przyjąć. To też jest coś, co ja wypracowuję sobie na bieżąco. Ja może nie miałem jeszcze wielu takich negatywnych sytuacji, natomiast koledzy moi bardziej doświadczeni no, przestrzegają mnie odpowiednio wcześnie o tym, żeby się przygotować też na takie sytuacje. Czyli jedziesz gdzieś na prelekcję i ktoś jakby nie zgadza się z tym, co mówisz, jakoś swój sprzeciw okazuje, to o tym mówimy? Wiesz co, to jest tak, że cokolwiek byś nie robił dobrego, dostajesz, obrywasz za to. I podejrzewam, że wy na przykład w komentarzach czy w pewnych sytuacjach też możecie tego doświadczać. My tego doświadczamy. Doświadczamy od osób, które są wrogie Kościołowi, a w jakiś sposób, to dla mnie jest dziwne, interesują się Kościołem tylko po to, żeby mógł dokopać, tak? I tacy ludzie istnieją. Mają takie hobby, ja to szanuję, natomiast mi się wtedy obrywa. No co zrobić? Są różni ludzie na świecie. Pojawiają się osoby, które mają pewien bagaż doświadczeń. Na przykład w moim mieście jest kościół, którego przedstawiciele zginęli w czasie wojny dlatego, że zostali zdradzeni przez lidera innego kościoła. Wydani gestapo wprost. Jeśli ja trafiam na taką sytuację, nie wiem o tych historiach, o tych niuansach, o tych pewnych antagonizmach, to łatwo mogę wejść na taki teren, gdzie to się staje dla mnie no, niebezpieczne, budzę jakieś emocje, te emocje przeradzają się w słowa negatywne, skierowane wtedy przeciwko jednemu z nas. Takie rzeczy są nieuniknione, jak się spotykasz z ludźmi. Po prostu nie znasz ich historii, zawsze możesz dotknąć jakiegoś człowieka punktu. Ale potem wracam do domu z taką dawką emocji i doświadczenia i też muszę nauczyć się odpowiednio to komunikować. Czyli no, trzeba być też na to gotowym, niewątpliwie, na te trudności i takie... No, to hobby to jest rzeczywiście takie... Sam przyznaj. Tak, ale tak, są rzeczywiście tacy komentatorzy. Tymczasem dziękujemy.
Tobie za świadectwo, za ten odcinek. Dziękujemy Wam za uwagę i jeszcze będziemy się z Łukaszem widywać, będziemy się pojawiać na drogaodważnych.pl, także bądźcie czujni. Powiemy trochę więcej o historiach. Dokładnie tak. W krajach, gdzie prześladowania występują. Z Bogiem, pozdrawiam. Dzięki, że chcieliście mnie gościć. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.